Dzień dobry i dobry wieczór Aqua Świat witam was u mnie Akwarium to które teraz widzicie jest to akwarium po dwóch tygodniach bez podmiany wody ostatni film był też już wiem że dosyć dawno no ale tak to u mnie się jakoś wszystko powiązało że te filmy są tak rzadko teraz myślę że będą będą już częściej na pewno bo Wakacje już się skończyły, już ten okres taki, e, takich prac w koło domu też już pomału się kończy, więc czasu na akwarystykę znów będzie więcej. E, czasu na kanał akwarystyczny znów będzie więcej, na oglądanie Waszych filmów też będzie więcej czasu, bo muszę się przyznać, że <laughs> jeśli chodzi o filmy innych akwarystów, to też jestem bardzo do tyłu, e, ale może jakoś się to wszystko zmieni na ostatnim filmie mówiłem Wam, że to długie takie przeciąganie na maksa tych podmian wody temu akwarium nie służy miałem robić częściej podmiany, no niestety wyszło jak wyszło, te podmiany dalej były wyciągane na maksa robione po dłuższym czasie nie tak jak powinienem robić po 7 dniach no i niestety już teraz w tym akwarium tak dobrze nie jest jak to mówiłem Wam, że ostatnio jest dosyć fajnie tak, dzisiaj na tą chwilę w tym akwarium już tak dobrze nie jest, co się dzieje. No, jest sporo zielenic punktowych i to jest ich dużo, zwłaszcza w takich troszeczkę dolnych partiach. Tutaj widzicie niby szczyty, tak nie wyglądają źle, bo e, troszeczkę tutaj zacząłem od nowa powiem Wam szczerze, zrobić testy. Testów nie robiłem. No, całe wakacje. Mogę powiedzieć, że na pewno testów nie robiłem. Ostatnie testy były robione chyba pod koniec maja, bodajże na koniec maja, początek czerwca. Jechałem bez testów na podmianach wody e, co 15, co 14 dni, więc e, tak było to przeciągane naprawdę na maksa. E, no i niestety to akwarium pokazało, że tak być dalej nie może. Albo gościu bierzesz się za to, albo będzie tutaj masakra. Dużo roślin mi zgniło, to powiem też od razu. Dużo roślin się wypisało, a dużo roślin też w ogóle kuleje, rosnąć nie chce. No ale niestety tak jest, jak się nie dba o akwarium. I nie można powiedzieć, że akwarium, jakiekolwiek akwarium, jest bezobsługowe, bo to jest bzdura. Nie ma czegoś takiego jak akwarium bezobsługowe, ale dobra, nie o tym. No jest jak jest. Myślę, że jakoś to pomału wyciągniemy. Nie ma tutaj jakiegoś pylenia na szybach, więc to jest, z tego jestem zadowolony. Delikatne nitki były. Jakiś czas mi się tutaj pojawiły. Delikatne nitki, i powiem Wam, że tak w ciemno. Zacząłem troszeczkę tam fosforu podlewać, potem już w ogóle stanąłem ze wszystkim, nic nie podawałem, i gdzieś te nitki tam odeszły. Robiąc podmiany co, co, co tam te dwa tygodnie, powiem wam, że lałem potas. Lałem potas, 10 ml potasu po podmianie, i to nic musiało staczyć na 10 dni. Nie testowałem, nie wiedziałem, ile tego potasu jest, ile go nie ma i to było tyle. Robiłem podmiany wody, tak wam mówiłem, bo ostatnio pół na pół tej Dystylowanej, co kupuję, i połowę kranu. No, teraz przyznawam się, że tydzień temu, i teraz Wam powiem, co tu się stało. Tydzień temu zrobiłem testy i przeszedłem z powrotem na to mieszanie wody, daje mniej, dużo mniej kranowej, na więcej tej wody demineralizowanej. To, co teraz tutaj widzicie na tym rzucie, jest to akwarium. Z dnia wczorajszego, wczoraj zrobiłem podmianę wody po siedmiu dniach, już to jest już taka pierwsza podmiana po siedmiu dniach po całych wakacjach. I przyciąłem a to akwarium te rośliny, jak widzicie, dość mocno. Na dole były one w strasznym stanie, więc postanowiłem, że zredukuję je do maksimum, bo te doły naprawdę były ohydne. Myślę, że tutaj te góry po malutku gdzieś tam do góry wyciągniemy. Ustawiłem sobie z powrotem parametry. Tydzień temu ja już tam troszeczkę skorygowałem. No i dzisiaj zrobiłem testy, wczoraj podmieniałem wodę. Dzisiaj zrobiłem testy. No i dzisiaj mam tak jak bym chciał. Jest 10 azotu, 1 fosforu. Fosfor troszeczkę muszę podbić, bo chciałbym go tak do 1 2 1, 3 mieć. Także podbiję to e, jutro, bo nie chcę tak też radykalnie dzisiaj od razu. E, e, potasu mamy 15 ppm, e, żelaza jest 0,5, e, e, magnezu jest, e, było 6 po testach, podbiłem do 9, a wapnia jest 35. E, pH jest trochę wysokie, bo nie wiem skąd, ale jest 7,4. Także. Parametry są no dość fajne, to pH jest wysokie, chciałbym tak 7 chociaż, to by było fajnie, ale 7 i 4. Eee, co dalej będzie tutaj w tym akwarium? Eee, tydzień temu, na no, tydzień temu. No, w ostatnim filmiku mówiłem Wam, że będę planował powolutku restart tego akwarium na jakąś tam późną jesień e, na zimę, no i dalej się do tego e, podtrzymuję, że ten restart będzie przeprowadzony. Kombinuję tutaj może na troszeczkę większe to akwarium, bo tutaj by mi się zmieściło. Ale zobaczymy, oczywiście akwarium nie jakieś tam standardowe, tylko uszklarza wykonane pod to, co ja bym chciał na swoje wymiary. Ale to jest długa, daleka przyszłość, znaczy niedaleka może, ale to jest przyszłość, a wiecie jak to może być jeden kop i nie będzie nic. W każdym razie restart będzie tego akwarium, dlatego chciałbym trochę te rośliny żeby mi podbiły do góry, żeby było co sadzić w tym nowym akwarium, czy też w tym akwarium, ale na pewno będzie dokupione troszeczkę więcej roślin, troszeczkę innych roślin, ale to już są plany na co innego. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, prostuję wszystkie parametry, troszeczkę za to akwarium muszę się wziąć. Może uda się je jakoś tam jeszcze podbić do tego stanu, takiego chociaż sprzed wakacji, gdzie ono naprawdę mi się podobało. No teraz, teraz jest, jest nieźle, jest ale i dobrze też nie jest. Co do obsady rybnej, straciłem jednego mieczyka. Samiec z mieczykami wyskoczył. Tak to jest wszystko w miarę to, co było na poprzednim filmie. Oprócz tego jednego mieczyka. A i poza tym, że mam teraz statko małych takich, ale tutaj skalar je chyba trzebi dość konkretnie, bo coraz mniej już ich widzę, tych mieczyków. Jeszcze zanim wyskoczył samiec, to myślę, że tam coś zadziałali i, i widzę takich dużo malutkich, ale już jest coraz mniej, więc tutaj, więc tutaj skalar działa. No dobra, to jest tak z życia, tego co działo się tak szybko co działo się teraz w ostatnich tygodniach. Myślę, że niedługo będzie nowy film. Może za tydzień już. To wam powiem tak bardziej szczegółowo co tutaj jest ze sprzętem dalej, co tutaj z podłożem i co i co planuję dalej robić z tym akwarium, jak je prowadzić do momentu restartu, bo restart jest nieunikniony tego akwarium. Ono już dwa lata, chyba ponad dwa lata, tak mi się coś kojarzy więc już opatrzone, a chcę zupełnie coś innego tutaj wykombinować. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczyska w następnym filmie Aqua Świat.